Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, możecie zostawić lajka, komentarz i suba na ten dobry początek. Jeżeli nie pamiętacie, co się działo w poprzednim odcinku, no to mamy tutaj przypomnienie. Słuchajcie, porwali nam Jaskiera, Gagri Gagri. No i musimy go odzyskać, tak? Bo to nasz biedny poeta, kto nam będzie pisał różne opisy postaci. Jak nie on, oczywiście, że on jest nam potrzebny do wielu rzeczy i mniej więcej do, w sumie, że jeszcze nam jest potrzebny do znalezienia Ciri, więc ekipa odsieczkowa wchodzi do gry. Naprawdę mocno się uderzyłem w rękę, tak swoją drogą, jak zacząłem ten początek. No, zazwyczaj zaczynasz początek, tak? Dziwne by Tak, było mam kończyć gwarancję i moją początek. próbę. Chociaż. Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? I nie będę próbować żadnych sztuczek po drodze. Wiesz, że w każdej chwili mogę ci skręcić karki jak kurczakowi. Tak, ale wiem też, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, 100 sztab złota. W tej grze jest piękne to, że kiedy 100 idziesz sztab wykonać złota, jakąś ani misję, jednej to mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankrac, wicehrabia de Leidenhove. Oni se tu gadają i można też fajne dialogi Dla tutaj nas przecież jasne, co podsłuchać. mają. No, a dla niepokoju. Tylko mało energiczny będzie Mówili, wtedy że ten do odcinek, każdego jak na zaszczytu samym będzie początku, przychodził a ważne kapłan. jest na początkach w odcinkach, na samych początkach, A na to tak, samym początku przecież mówił, że odcinka być w rozwiązał. miarę energicznym, żeby ten odcinek nie wydawał się w miarę przymulony. Także no, także mam nadzieję, że już kończymy dialog. Jak ja mam się tam dostać? Ty, bo tu jest wejście, tu jest wyjście, tu jest co, tu jest wyjście do tego. Jak ja mam tam na górę wejść? Halo? Drzwi jakieś tu? Ard? Drabina. Kacenka, w Ale końcu bardzo mądrą spotkamy kobietę. Jaskiera. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro. Cicho! Coś słyszę. Co? Nie, nie, tylko nie krebel! Witam. O kurde. Dobra. No to co, tym zaczynam odcinek. Nie chciałem wam przerywać, bo niektóre dialogi są naprawdę fajne, a ten wydawał się taki w miarę interesujący, Ile mam czekać? więc chciałem wam zostawić. Tak. Co, słuchajcie, widzowie, wam powiem ciekawego. Zapraszam jeszcze na streamy, oprócz. Kurde, dziwny ten początek, mam wrażenie, jest. Taki jakiś nieogarnięty jestem. Przepraszam, widzowie. Mam wrażenie, że jakiś dziwny ten początek. Coś czuję, że niestety tutaj, znaczy niestety, a może istety, że Wiedźmak to będzie chyba ten knebel chciał zostawić, wiesz? Mogę najpierw otworzyć drzwi? Czy muszę? A, czekaj, to nie te drzwi. Poczekaj, poczekaj, bo tu barykada jest. Mogę? Nie mogę. Czuję, że Wiedźmin woli tak jak jest, ale niestety musi się dowiedzieć o Ciri. Chociaż no niby to kumpel. Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co? Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. A dziękuję, albo przepraszam, witam. Priscilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ścigają dziki gon. W porównaniu z tym, skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Mengę Jak poluje moje na... plany. Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Tak, bo ja w sumie nie pamiętam, co robiliśmy w poprzednich odcinkach. Musi mi się to wszystko przypomnieć, bo
Bo dawno w sumie nie nagrywałem, tak nagrywam jeden odcinek co dwa dni, więc... Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. O, i taka przypominajka to będzie idealna, żebym ja wszystko ogarnął sobie. Czy to będzie jakaś historia nowa? Chyba nowa historia, w której będę sterował Ciri, ale... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaraz sobie pewnie i tak wszystko przypomnę, jak chwilę pobiegam Ciri i tak dalej. Mam ich zabijać? Generalnie... Ty, coś laguje, co? Czy nie? Gazu. A czemu przez bramy nie mogłem przebiec? Mam wrażenie, że laguje. Wszystko się dzieje, nie wiem, co się dzieje, ty. Trzeba uciekać, tu strzelają, tu. Ja mam ostatnio straszne problemy z lagami na kompie, nie wiem dlaczego. Straszna zadyma, jak w lewo, jak mnie blokujesz? O kurwa! Ała! Gazu, płotka. Czemu ona nie biegnie? Powiedzmy, że to też jest płotka. Ty, a ty co? Musimy zostawić to, ale jest niedaleko. Dobra, gdzie idziesz? Gdzie on pobiegł? Co ty odpierdalasz? Dobra, idę bez ciebie. Elo. Mogę? A nie mogę bez niego. O, co tam się stało? Koń mu chyba jebnął. Nie wiem, czy widzieliście, że jakiś chłop Adama Morrisa zrobił. Nie wiem, co tu się stało. Specjalna umiejętność. O kurwa. Trzeba użyć specjalnej umiejętności. Chociaż raz. Ciach. Pa. Pam. Ciup. O kurde. No i to jest... To jest petarda, nie? Ciach. Nawet powietrze zabije. Dobra, już. Łatwo było w miarę, jak się kontroluje czas i przestrzeń. Na plac biegnę! Za nimi! Straż! Jaskier! Dobrze, że mogę sobie popatrzeć też na kostenka, nie muszę klikać. Dlaczego? Jestem zbyt leniwy. A i ona musi użyć... Zaraza! Pojmać tego człowieka! A to było po napadzie na bank, czy co? Co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Nikt nie będzie tego czytał? Tak, zbijesz fortunę? Tylko to się obchodzi? Myślę, że Geralt powie to w takim stylu, jak chce, żeby powiedział. Ta, fragment, w którym strażnik przerzuca cię przez koński grzbiet jak worek kartofli, jest najlepszy. Zbijesz fortunę. Jeszcze zobaczymy. A swoją drogą zgryźliby się robić na starość. Właśnie tak mam to powiedzieć. O kogo? O Ciri? Geralt, więcej wiary. Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, tu widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel Ziggy Roywen, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. No trochę jest. Mówiła, co to jest?
I dlaczego poszło z tym do skurwiela? W końcu opierdolił mu tego cały bank. Bo ją tam zaprowadziłem. Ale z drugiej strony, może zaraz będą rządzić całym Nowigradem. Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostał. No bo całą Redanią. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. O, teraz mi się przypomniało coś. Rzucić, czy raczej zdjąć? Klątwa. Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wcipski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie. Spotkaliśmy już tę postać. Nie. Przynajmniej nie taki spoiler. Przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Spotkaliśmy już tę postać, z której chcemy ściągnąć klątwę, ale nie będę mówić, co to za postać. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły? Cokolwiek? I ona już była zaklęta. No, znam jak ją spotkaliśmy. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafail Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenait, Bundro Itne Iahus. Nic mi to nie mówi. Czyli pewnie w skrócie HWDP. Tak jak zawsze obcokrajowca mówi. Błędnie, żeby powiedzieli. Dzień dobry, to mówisz tak, tak. Kici Woka właśnie oznacza dzień dobry. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt? A to w sumie nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermorem. Pierwsze co robisz z obcokrajowcem, to jest żywa i porywcza. A powiedz, kurwa. Zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Kiedy spotkałem obcokrajowców, to tak było. A powiedz, kurwa. No powiedz. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła. Wątpię, rozmawiałem z baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jeskiem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwii i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. O, jasne, jak tylko będę w pobliżu. Tak, tak. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. A, proszę bardzo, ty mi wyglądasz na takiego, co by w Winta lubił pograć, co? Takie ciuszki, no, kolekcjoner chyba. Chyba tutaj jakiś ekspert od gry w Gwinta, tak mi się wydaje coś. Że on jakieś solidne karty będzie miał. Krew i wino, gratulacje, możesz rozpocząć przygody z dodatku krew i wino. Spasuje. Dzięki wielkie za, że mogę, ale oczywiście... Oczywiście, no nie zaczynamy, no. No bo nie mamy poziomu. O! No za to mam 18 poziom, nowa zbroja. Pokczman. Chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Pokoż, ci ukradłem cały dom, ale... Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów, skąd go wziąłeś. Dobrze? Dobrze, bywaj. Dostałem portret? Co ty gadasz? Obraz przedstawiający hierarchę, przeczytaj. O kurde. Będziemy mogli sobie zawiesić w naszym małym domku. O ile taki domek kupimy, oczywiście. I o ile będzie taka możliwość, wing wing. Dobra, fajnie, że mamy tutaj od razu oczywiście znak szybkiej podróży, także myślę, że możemy udać się w sumie do Jaskra, chociaż tutaj po drodze bym zahaczył, jak już jesteśmy, o tablicę ogłoszeniową. Ona jest w miarę blisko i pewnie odblokuje mi jakieś znaczniki zapytania. A takie znaczniki robimy na streamach często, więc często to też przesada, bo uważam, że strasznie, strasznie nudne jest robienie takich znaczników, więc
z kilka, z pół godziny można z godzinkę sobie porobić te znaczniki, ale nie przesadzam raczej, jeżeli chodzi o robienie znaczników na streamach. Raczej robimy coś ciekawszego, gramy w jakiegoś Tarkowa. Niestety ja mam problem z optymalizacją, mimo tego, że mam komputer dużo lepszy niż moi ludzie, na przykład z którymi tam ogarniam właśnie gry i tak dalej, albo jacyś inni streamerzy mają gorsze setupy, o to mi chodziło, bo to jakieś dziwnie powiedziałem. No to oni mają, mimo tego, że mają gorsze setupy, to mają więcej FPS-ów, ja mam jakiś błąd i nie da się tego naprawić i mam kurczę 30 FPS-ów. To jest jakiś wykrzyknik, to wbijmy od razu. O co chodzi? O nic, idź swoją drogą. Zamknij się, Gotthard, on nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Czemu chcą się na tobie mścić? To dobre pytanie, bo już od razu chciałem przyjmować zlecenie. Bo ich łowcom czarownic... Oj, to żeś kurwa jest. Kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. No to taka 60, ale w dobrym kontekście. Co to nie za wiem, wilczyca? Nie wiem. Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi z grają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Przykro mi raczej sami, no pomogę, co? Zajmę się bandytami. Schowajcie się na wieśniaka, nie pomogę. Uważaj na nich, wiedźminie. Są naprawdę groźne. Ale ja mam nową zbroję, kurcze, gryfa. Widziałeś taką zbroję? Patrz. Ekwipunek, ciach. Ja już nie ten przycisk na ekwipunek klikam, za dużo w Tarkowa gram. Na 3 FPS-ach, ale gram. Patrz ten miecz, patrz ten miecz. Ło gościu i patrz tą zbroję. Pach, pach, pach i pach. I chodź się kręca. Duża jest lepsza? No, ogólnie niby po trochu lepsza, niby po trochu. Ale tak generalnie to pewnie giga dużo. Giga dużo lepsza pewnie jest, generalnie. Chciałbym dać jakieś ulepszenia, tylko kurczę, nie za bardzo wiem jakie. No, ulepszenie Igni? A co mi da ulepszenie znaku Quen? Nie rozumiem. Po co ulepszać Quen? Właśnie nie wiem po co. No to bym ulepszył chociaż miecz delikatnie. Dajmy naszemu mieczowi upgrade. Szczególnie tym mieczom. No jakieś 5% szans by się przydało, co? To jest 2%, 2%. Kurde, nie mam chyba żadnego 5%. Nie mam 3%, 2%. A my tu potrzebujemy, tak jak jest założone, plus 5% szans na coś. To jest na oszołomienie, a my byśmy potrzebowali ewentualnie na jakieś, nie wiem, podpalenie może albo coś takiego. Także na razie jeszcze się wstrzymamy. Poczekajmy do północy, aż przyjdą bandyci. Trzeba, kurczę, wyjaśnić tutaj sprawę jakąś. Jest jakiś problem? Się pytam. Poczekaj do zmierzchu. Chroń mieszkańców wioski. Oj, ja znam tą wioskę. Jak ta wioska się nazywa? Aż muszę zobaczyć. Co to jest za wioska? Jantra. Tu spotkamy pewnego gościa, dokładnie tam chyba, jeśli się nie mylę. Dobra, witam. Wiedźmin, co to, wioskowi cię wynajęli? Aż kurwa, mówi, że ładna. Bez make-upu dzisiaj. Mówiłeś, że masz wiele wspólnego z potworami. Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram? Poznajmy drugą perspektywę. A więc tego już ci nie powiedzieli. No to słuchaj, przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje.
Odsuń się, Wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Kurwa, to jest skomplikowane, ty. I tu źle. Czyli tak, podsumowując. Bertram, chyba jej wierzę bardziej, bo jakoś to płynnie powiedziała. Czyli Bertram pokazywał tym ludziom, kogo oni mogą złupić w zamian za łupy, ale później stał się zachłanny. Więc nie dość, że on jakby uczestniczył w łupieniu, to jeszcze później zabił tych ziomów, bo wskazał na nich paluchem, czyli jest zdrajcą. No to wydaje mi się, że papa Bertram. Nie będę ci wchodził w drogę. Rób co musisz. Dobra decyzja. A Bertram to chuj. Widzisz? Gładko poszło. To dla ciebie, za zrozumienie. Idziemy, panowie! Tak, to pomiędzy złem a złem. Poka Bertrama, a nie mogę wyjść do Bertrama. Przez okno tak tylko? Zobaczyć? Kurczę, może bym mógł zobaczyć przez okno. Jest tam jeszcze Bertram w ogóle? Ty, mogę zobaczyć. Ej, ty, leży! A jest, pa! Ale jaja. O kurde. Wiedźmak to jest zrobiony porządnie jednak, co? To jest konkretna gra. I FPS-y masz zajebiste, nie to co w Tarkowie. Proste, że tak. Żebym miał 30 FPS-ów w Tarkowie na podkręconym procesorze 5 GHz i kartą 3070 w wersji TI, to jest jakiś kabaret. A propos, spotkaj się z Jaskrem. No pewnie, że idziemy się spotkać z Jaskrem. Właśnie miałem się tam udać, a widzę, że od razu tam jest też misja. Więc czemu nie? W ramach hierarchów. Przeczytajmy jeszcze może sobie opis misji. Strasznie szybko te 20 minut minęło, ale mówią tak, że tym szybciej mija czas, tym lepiej się człowiek bawi. Czyli może się fantastycznie bawiłem przez te 20 minut. Co tu się stało? O kurde, rasiści. W końcu nasi. Po tym jak Geralt uwolnił mnie z łap sługusów wiecznego ognia, nareszcie mogłem zająć się własnymi sprawami. A wierzcie mi, że głowę miałem pełną pomysłów, tylko gorzej było za to z funduszami i kilkoma innymi sprawami, w których na szczęście Geralt zgodził mi się pomóc. Kurde, tak ze mną, pomysłów cała głowa, ale fundusze. Jak zwykle, zaostrzę fundusze. Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Co? Czemu zamykacie miasto? No właśnie. Żeby je oczyścić z magów, wiedźmi reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Ciekawe. Nie mam takiego glejtu. To dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Witam. Pozdrowienia od Ziggy'ego Roivena. A pozdrawiam Ziggy'ego Roivena. Pozdrawiam również. Glade od wiecznego ognia. Pokaż to gówno. Co to jest znowu? Niechaj będzie przemiłowiec. Wiadomo, że ten, kto pismem niniejszym się legitymuje, może wolne miasto Nowigrad opuszczać i odwiedzać wedle woli, tak w ciągu dnia, jak i wedle nocy, i molestować go pod żadnym pretekstem nie należy. Molestować nie należy go? A co, to innych można molestować? Powtarzam, nie wchodź mi. Ostatniego, który próbował mi mieszać w interesach, znaleźli dopiero po miesiącu. Rozumiemy się, Chivai? Po co te nerwy? Nie mógłbyś mnie po prostu traktować jako zdrowej konkurencji? Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, Duke? Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż 1000 słów. O, Geralt, dobrze, że już jesteś. Jakiś problem jest? Z czym macie problem? Problem? Mamy tu jakiś problem? Nie. Chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę, bo właśnie się żegnali, prawda, Duke? Jeszcze się policzymy, Chivai, i to niedługo.
Co po jest? Nazwisku to po pysku. Zaprzawionego mutanta się wystraszyłeś, Diuk? Jak chcesz, to ci go załatwię. Obejrzymy sobie, co ma w środku, a potem każemy krasnoludowi to zeżreć. Chcesz? Następnym razem. Idziemy, hrabia. No, i żebyście mi się tu więcej nie pokazywali. Fu! No to kurwa, wpadłem jak pięciokornówka w gówno. Co się dzieje? Co to za typ? Wyglądało, jakbyście się znali. Ten nadęty jak ryby pęcherz to Duke. Mówi się, że chce być nowym skurwielem juniorem, ale sporo mu jeszcze brakuje. Konkretnie pieniędzy, wpływów, ludzi i klasy. A ten drugi? Hrabia, sukinsyn, jakich mało. Skóra mi na życie cierpnie, jak go widzę. W Mahakamie zawsze wysyłaliśmy takich w kopalni na przodek związką barbarytu jako strzałowych. Barbaryt? To pewnie TNT. O co chodzi? Tak? Robisz z nim jakieś interesy? Wręcz przeciwnie. Widzisz, Geralt, stary druchu. Co się stało? Chcesz mnie prosić o pomoc, tak? O kurde. Rzecz w tym, a żaden problem. Że tak jakby jestem winny pewną sumę naszemu wspólnemu znajomemu, królowi żebraków. I żeby oddać dług, postanowiłem na poważnie zająć się gwintem. Dobra decyzja. Coraz lepiej. Nie samym graniem, tylko kartami. Najrzadsze egzemplarze osiągają teraz zawrotne ceny. Niestety, inni też o tym wiedzą. Mów dalej, mów. Brakuje mi już tylko trzech kart. O, mam klienta na tu masz lepszego klienta na całą kolekcję. Siedzą mi na karku. To jak, Geralt? No jak to? Oczywiście. Dobra, spróbujemy skądś wytrzasnąć te karty. O które chodzi? O Fringille Vigo i Sengrima i Jana Natalisa. Piekielnie trudno je dostać. Duke też próbuje i dotąd mu się nie udało. No i ta jest misja na dzisiejszy odcinek. Podoba mi się to. Gdzie szukasz tych kart? Nie, tak źle nie jest. Stawiałbym, że ma je Z. Ostatnio zrezygnował z paserki i handluje tylko kartami. Niestety nie chce ze mną gadać po tym, jak mu podkupiłem unikat stali wiewiórek. Lepiej, jeśli ty do niego pójdziesz. Z? Brzmi jakoś znajomo. Taka postać z Ligi Legend. O, to prawda. Ważna postać w Światku Graczy. Teraz naprawdę mam szansę spłacić ten dług. Ligi Legend. Nie ma sprawy, bywaj z oczy. Najgorsza postać na świecie. No nienawidzę Zeda. Po prostu kurwa nienawidzę. Niebezpieczna gra. Zdobądź dla Zoltana karty. A może ja bym zdobył dla Zoltana karty i nie oddał Zoltanowi. Co to za pomysł jest dobry? Może ja bym te karty siup po jednej i tak bym sobie zostawił tutaj w kiermanie. No kurde jest... Aha! I całe miasto się zaczyna zmieniać, zobaczcie. Jest wejścia, tutaj coś sprawdzają. Kurwa, no zajebista jest ta gra. Nawet nie mam... Muszę przeklinać, bo to jest... Tylko tak jestem w stanie wyrazić te genialne emocje, które teraz odczuwam, kiedy widzę te rzeczy. Nie ma piękniejszego słowa niż jej. Że Z jest w środku i chyba ma kłopoty. Może znajdzie się jakieś inne wejście. Niż słowo na K. Dzisiaj jest dzień bez słowa na K, widzowie. Jak ja cię kręcę, jaki piękny wieczór. Kurczę blaszka. No dobra, musimy się przedostać do domu Zeda. O kurde, szadobójcy? O kurczę, prawie spadłem. Czy jak to się nazywa? Szadobójca? Nie no. Cieniobójca? Nie no, szadobójca chyba, nie? Jest takie słowo w ogóle, czy je wymyśliłem teraz? O, no i po Zedzie, co? Rzadko widzimy ten Zed. To musi być Zed. Ten widok. Zed martwy? Raczej to ja jestem martwy, jak widzę Zeda. Odwrotnie raczej. Zazwyczaj jest. Dobra. Ostatnie życzenie. Bandyta? Znalazłeś? Nie. Duke się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z Zeda, gdzie trzyma księgę rachunkową. No przecież próbowałem. Za mocno go przycisnąłeś. Trudno. Ważne, że mamy kartę i Sengrima. Witam. O kurwa. No Ringo, teraz się wykaż. A witam. No kurde, co oni tak na chwilę pięści wyciągli, ale panowie, no nie. Wszystko fajnie tutaj, wiadomo. Walki na pięści super, eleganckie, nie to chciałem użyć to i jeszcze to. Dobra,
ale no... Nie, 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 kiedy mi tutaj karty kradniecie, plus jesteście bandytami. Wyrzutkami społeczeństwa. I Isengrim Faolitiarna, stali wiewiórek. Ciekawe, ile dokładnie ta karta jest warta. Ciekawe, ciekawe, jak ta karta się nazywała? Warto się rozejrzeć za tą księgą rachunkową. I Zigma? I Zigma? Jak teraz sobie kliknę... Co robisz? Uspokój się. Na pewno tak nie boli. Jak kliknę w talię i kliknę tutaj skojatę, to będę miał tu i Zigmę? Nie, to nie ona chyba, nie? Nie, 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 to nie ona. Tu jest Ciri, Geralt. I Isengrim. To chyba go zdobyliśmy, tak? Czy nie? Czy jakaś Izigma to była? Czy to był Isengrim? Kurwa, nie wiem. Dobra. Jak nam gra pozwoli, to pozwoli. No jak nie, to... No to nie. No to nie mam w sumie co zrobić. Dobra. Widać, że czegoś tu szukali. No. Brawo. Zapewne tej karty, o której mówili. Widać, że czegoś tu szukali. No tak, tylko czego? A muszę odszukać księgę. Widać, że czegoś tu szukali. Ale to jak nie ma na dole, to tutaj może być potencjalnie? Chyba też nie. Kusza jest. No, księgi nie widzę. Tutaj może na drabinę i do góry. Chyba, że pominąłem jakiś ważny szczegół na dole. Nie, no tutaj też nic nie było. Jest miecz. I książki. Ale nic takiego... Nic, nie ma tego, czego potrzebujemy. O, to może to wysadzić, co? O kurde. Księga przychodów i rozchodów. Zapisane nazwiska osób, którym sprzedał karty. O, rozchody. Zoltan powinien obejrzeć tę książkę. Rozchody, stalowy miecz. Okej, okay, karta. Rawik i Cezar. No dobra. To do Zoltana. Ty, a daj mi Zoltan te karty, co? Fajnie by było, jakby Zoltan nam dał tutaj karty i byśmy mogli sobie od niego odkupić za jakąś oczywiście dobrą cenę, tak? Jak od kumpla, no to nie będziemy szczędzić tutaj koron. No musi tak być, no nie zrobiliby mi twórcy tak, żebym ja teraz nie mógł odkupić tych kart, nie? To jest niemożliwe, że oni by nas tak wystawili. Zoltan? No? to już gadaliśmy wszystko. W sprawie tych kart. Masz je? Mam kartę z Isengrimem. Pokaż to. A mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł? Zed zszedł. Natknąłem się zresztą na jego zabójców. Nikt w mieście nie będzie po nim płakał. Co zresztą kart? Nie uważasz, że ten interes staje się zbyt niebezpieczny? Z powodu twoich kart giną ludzie. Zginął tylko Zed, a wierz mi, że miał swoje za uszami. Zresztą pewnie załatwiłeś od razu jego zabójców, więc w czym rzecz? Lepiej powiedz, co zresztą kart. Nie znalazłem innych kart. Ale spokojnie, jeszcze mamy 20 minut sprzedać. Odcinka. Mam księgę rachunkową Zeda. Pokaż. Z zapisków wynika, że karty kupili Cezar Bilzen i Ravik. A, mogło być gorzej. Trzeba im złożyć wizytę. Mogę ja? Kim jest ten Cezar Bilzen? Księgowy Tasaka. Był z niego porządny gość, ale teraz tak zważniał, że nawet napić się z nim nie da, że o rybach nie wspomnę. Rybach? Poznaliśmy się w klubie wędkarskim Chluba Pontaru, ale teraz Cezar już tam nie bywa. Tak się przejął rolą, że prawie nie wychodzi z domu. Przynajmniej nie trzeba będzie za nim ganiać po mieście. Trzeba myśleć pozytywnie. Ravik? Co to za jeden? Zwykły szuler i naciągacz, aż dziw bierze, skąd miał pieniądze na kartę Natalisa. Odkąd nakładłem mu po ryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. Nie chcę się w to mieszać, zgłupiałeś? Z czym prędzikiem tam karty, skoro to dla popylam. Ważne. Dzięki. Do Cezara możemy iść razem. Spotkajmy się pod jego domem. Łatwo poznasz, bo kazał odmalować fasadę na złoto. A jeśli chcesz wcześniej zajrzeć do Ravika, to na twoim miejscu szukałbym go w Złotym Jesiotrze. Dobra, do zobaczenia. Złoty Jesiotr. A z Ravikiem się nie cackaj. Hukniesz mu nad uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt.
Dobra, dzięki za podpowiedź. To w takim razie do Ravika. Najpierw do Ravika, bo powiem wam, z tymi rybami to coś czuję, że będzie złota misja. Z tego co pamiętam, złote dialogi. W ogóle fajne jakby. No to jakby jest część misji, jakby podpunkt misji. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że złota misja. Chociaż mogę powiedzieć, że złota misja. Bo jak Zoltan mówił, przefarbował cały dom na złoto. Czy tam fasadę na złoto, więc złota misja. Ale główka pracuje. Jaki giga komentarz dzisiaj, że co mam wrażenie. Że giga dobry. Ale zazwyczaj jak mam wrażenie, że giga dobry, to jest giga niestety do czapy, więc kurczę, nie wiem co o tym myśleć. Czy być szczęśliwy, czy smutny, że giga komentarz, bo zazwyczaj odwrotnie myślę. A to na dole jest gdzieś. O kurde, jeszcze zejście pod ziemią. No proszę, to ten zawsze dołącz do nas, proszę. Ravikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszy na twój widok. Cieszysz się, Ravik? Na pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel Ravik miał właśnie grać o własne życie i... Ach, macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz? Pewnie. No, dobra, możemy być bandytami. Ravik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Ravika i karta Natalisa, he? To ja. No, może i bandyta, tak? Może i mutne łeb? Nie ma znaczenia. Jeżeli proponuję gwinta, to tak, trzeba rozwiązywać. Właśnie to jest pomysł na rozwiązywanie konfliktów, nie jakieś bitwy. Nie jakieś bitwy w Fame MMA, karty zagrać w szachy. Oto kto ma rację. A? Zgoda. No proszę, a wyglądałeś mi na sztywniaka. Grajmy, grajmy. Czy LGBT ma rację, chłopie? I grałem w karty, nie? Czy jebać, czy nie jebać, nie? Czy można się żenić, czy nie można się żenić? Zajebisty pomysł, nie? Trzy stajki, ale Skojatel to nie zakieramy, bo w innym wypadku Ravik kurwa będzie miał nóż w dupie. Więc musimy zagrać sobie tutaj Królestwami Północy. Czy my chcemy jakąś dodać kartę? Niestety Zoltan jest useless. Łowczy Czarownic jeszcze bardziej useless. No nic takiego w sumie już nie mamy. Jeżeli chodzi o karty, dowódca przeciwnika zablokował moją tą. No dobra. Tak, nie miałem nic ciekawego. Tak, kogo wymieniamy? Ją wymieniamy. Nie chce mi się tłumaczyć, dlaczego ją wymieniamy, bo to jest chyba już, jeżeli ktoś gra w tą grę, to chyba jest oczywiste, dlaczego wymieniamy jakieś dane karty. Skomentowanie, dlaczego wymieniamy jakąś daną kartę. Średnie. Bez sensu, że wymieniłem, kurczę, te grzyby. O! To jest mega ciekawostka z nią związana w Wiedźminie. Jedna z ciekawszych ciekawostek. No ale nie będę spoilerował, może kiedyś zrobię odcinek z ciekawostkami. O proszę. Samo się zaspoilerowało. Ogólnie. Ale to jeszcze nie ta ciekawostka, która jest ciekawostką. Jakkolwiek to brzmi. Przeciwnik spasował. No dobra, no to runda nasza. Jarek pasa. Wybierzemy sobie kartę. Coś fajnego poprosiłbym. A może być w sumie. Nie jest takie najgorsze. Spasujmy? No możemy w sumie Ciri zagrać? Nie, spasujmy. Chociaż możemy ją zagrać. A czemu nie? No nie wiem, zagrajmy cokolwiek. Zróbmy tak i potem walimy pas i tyle. Bo on tak czy siak musi grać to. A ja mam i tak zbyt mocne karty, żeby rzucać się... razem z nim, bo zazwyczaj tak robisz, że jak wygrałeś pierwszą rundę, to później wykładasz te słabe karty, jakie masz w talii, czyli 1, 2, 3, wtedy przeciwnik musi grać cały czas i próbujesz z niego wyciągnąć jak najlepsze karty. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodziło.
O kurde, i on mi spali Ciri? O kurde. Fajna karta. No, ale i tak chyba wygramy. Tak, nie no, potężna jest. Tektalia Królestw Północy jest mega giga mocna, nie? Naprawdę jakieś pojebane rzeczy by musiały być, żeby chłop mnie pokonał, nie? No jakby kurczę, tą ostatnią sobie talię w sumie wymienił, jakby przemienił na potwory, no to mogło być solidne zagranie, no ale nie udało mu się, to wygraliśmy na szczęście, pyk. Jest potencjał w talii. Właściwie to nie ulepszaliśmy ani nie wymienialiśmy talii od, nie wiem, od 10, 20, 30 godzin w gierce praktycznie. Nie no, ale z 20, 15 odcinków, 10 odcinków. Nie wiem, mega jakoś długo nie wymieniałem w ogóle ani jednej karty w tej talii. I kurczę, niezłe oro robimy, także... Tak będę musiał mu nakopać. I nie wyrywaj się, bo sobie krzywdę zrobi. Przecież wygrał. No i teraz zagramy w coś innego. O kurde, nie. No tak myślałem, że to się tak skończy. Mam wrażenie, że jest mega. Mega zepsułem podkręcając procesor, nie? Że mega. O ty! Ale co ja mu zrobiłem? Skopą mu tak sprzedałem? Co to było? Co się stało? Chciałem powiedzieć, że tego. Że mega chyba zepsułem podkręcając procesor, bo to jest jakieś kosmiczne liczby wyciąga. W sensie 80% jest na Wiedźminie, to tak nie powinno być. Ale może wolałbyś jakąś inną. Mam kilka, które mogłyby cię zainteresować. O, też bym chciał, a może kupię? Śpieszy mi się. A, nie za bardzo mi się akurat spieszy, tak szczerze. Karta z Natalisem, oczywiście, proszę. A jakbym chciał kupić, to zapraszam do mojego sklepu. Gerwald, musimy zdecydowanie, kurczę, popracować nad smalltalkiem, nie? Bo jak tak to będziemy rozgrywać, to jest tragedia, nie? My się nie skumamy, co jest grane. A, mi w ogóle nic... O, ciało, dobra. Ale proces... Coś zepsułem, widzowie. Mam nadzieję, że nie ma lagów. Widzę, że na OBS-ie pokazuje, że są zero skubionych klatek, więc powinno być ok. No ale tak uprzedzam, że w razie dzisiaj by się coś zacinało, albo dźwięk był jakoś źle, albo coś takiego. No to możliwe, że to kurczę ja zepsułem szczerze. Bo coś mi się tu wydaje, że to za duże jest. Zużycie procesora, że to nie powinno być takie. O kurde, jestem przeciążony, niedobrze. Ale pewnie mam jakieś miecze mega tanie. Tak sobie damy sortowanie po cenie, o. No to jakiś mega badziew. Jak się to wyrzuca? R. No to możemy trochę tych mieczy powyrzucać. Ze 3. To nam lżej będzie. Witam, witam. O, a tu jest karczmarka? Karczmarz? Kto tu jest? Kurwa, ja już Starkowa przyzwyczajony, że raz klikam i mi biegnie postać. Dlatego tak szedłem. Pokaż mi. O! Mam już ten przedmiot. To nie chcę. Dzięki, bywaj. Bywaj. W takim razie, jeżeli nie mogę niestety tutaj kupić karty, na czym bardzo ubolewam, to czas udać się tutaj do konesera ryb. O ludu. Wędkarza, rybaka. Kogo jeszcze? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. O, jeszcze bym, jak tutaj już jestem, to tutaj z Vivaldi bym walutę. Czemu mogę służyć? Walutę wymienił, bo on mega dużo płaci. To jest mega, to jest frisiano. Wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę tak. Po... Ile dostałem? No i 300 zarobione, nie? Gdzieś tam popodnosiłem i... O kurde, to on tu mieszka. No to faktycznie za chałupę odwalił. Konkretną. Gdzieś tam pozbierałem po jednej tam koronie czy czymś i nagle tego. I nagle 300 za darmo. A tu jest Zoltan. Jebany za niski jest, nie widziałem go. Mam kartę z Natalisem. No to świetnie. Teraz tylko obrobimy Cezara Bilzreda i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać tę jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę.
A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Flingilli. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. Łek ojczystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. Trzy kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tym głośno o trzech pannach z Vicovaro. Co to brzmi jak łatwa robota. A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź. No dziwną ma tą kolekcję, to prawda. Ciwaj? Cezar Bilsen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł Króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To jest Geralt. A czy Geralt wędkuje? O, jako neser, pewnie. Tak, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. No taki był, taki. A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. Klasyka. Ale nie tylko wędkarstwo. No tego, my jako mężczyźni zawsze takie kurwa ryby są. Tak, tak. Tak to ma suna bez. Kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego no. Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaczyk smakuje? Jak gówno? Nie mówi się zeszłą razą? Co? Jak gówno? Jak gówno. No dobra. Bierzemy wędki i idziemy nad Pontar. Będzie się łeb zlansowany. A słyszałeś, Bilsen, że podobno Vibo Bartilda złapał ostatnio... Kurde, głupawkę złapałem. Urze jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały grog rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego... Ech, mówię ci... Zięgam, tyle razy słyszałem. Aż się popłakałem, tyle razy słyszałem tego. Takie rozmowy. Jeden do jeden tak wygląda rozmowa, kurwa, na tego. Wędkarzy. To jest mega, kurwa, zabawne. Nie wiem. Rozbraja mnie to. Na petardy łowimy. Na petardy. Co? Bilsen, na żartach się nie znasz. Ale po prawdzie mało to było śmieszne. Geralt, skocz no po następną flaszkę. To o nie, złapałem jak głupawka. Za chwilę. To jest razem. Zapomniałeś, po co tu przyszliśmy? Jak mamy się narąbać jedną butelką? Dobra, idę. Sięgam, co ja nic nie brałem, widzowie, jak coś z tym odcinkiem, naprawdę. No, dobra, ty, to mogę mu, kurwa mać. Ja z tobą więcej nie łowię. Pamiętasz, jak to ja muszę to posłuchać. No co ostatnim razem? Trzeba było się tak nie szarpać, to by się nie urwał. Muszę. Założę się, że gdzieś już o tobie słyszałem, biały włosy. Ooo, balady słynnego Żaskra. Będzie rozmowa o szczupakach? Szkoda. No dobra, to idziemy na górę. Jestem, po co ja na górę idę? Po flaszkę. Przepraszam, widzowie, jest mega giga późno, jak coś, naprawdę. Ten nóż wygląda, jakby był przymocowany do blatu.
Sorry, nigdy nie powinien ziewać na odcinka, to jest podstawowa zasada. Podstawowa zasada, ale podnieść, co tu jest? Klucz i srebro. A tu? Trójkątny otwór w ścianie. Ciekawe. No, to niziołek jest. Za wysoko, żeby wsadzić tam. Ukryte drzwi za szafką z książkami. Nawet klucz, kurczę, za wysoko, żeby tam wsadził. Pokaż tą kolekcję. O, pierwszy raz jesteśmy pierwsi, którzy widzą kolekcję. Słynną. Płytka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Szkoda, że nie mogę zanieść jej do Triss. Czemu nie mogę zanieść jej do Triss? Przecież ona została. Nie, z Triss się jeszcze będziemy widzieć, to wtedy chyba będziemy mogli pogadać o statuetce. Pełna zbroja 6 Brygady Derlańskiej. W doskonałym stanie. Ale nie wiem. Okej. Naszyjnik Asire Far'anath. No to biorę. Ciekawe czy prawdziwy. No, w każdym razie już jest mój. Czaszka Joachima Deweta. To jest upiorna kolekcja. Sznur, na którym powieszono Stefana Skellena. A co to jest Stefan Skellen? Sztylet Batiera de Rideau. O, no to jest moje. Zastawa, z której cesarz Emhyr jadł podczas uroczystości koronacyjnej. Ale gówno. Fringilla. Jest i Fringilla. Ty, nie mam Fringilli w tym? A, bo to jest widzowie, bo to jest Fringilla. A jest, Janna Talis. Bo to jest Fringilla. A ja miałem Fringilla już, bo... Tak czy nie? A nie, nie miałem Fringilli. Nie. Ja myślałem, że przez to, że mamy tego moda, to jest tu trochę pozmieniane są rzeczy, nie? Ale przecież chyba Fringilli to jednak nie miałem. No chyba jednak nie. Fringilla gdzie będzie? W cesarstwie? Jest, patrz. Fringilla Vigo. Przywoja Asire van Anahid. O kurde. No to kolekcja nam się powiększa, ty. Witam, a ja wódę miałem przynieść. My w ogóle wiedźmi może być pijany? Czy naprawdę musi chlać cały dzień, żeby coś odczuć? Joltan, czas się zbierać. Albo czy może być w ogóle? No tak, późno się zrobiło. Zaraz, a gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie? Witaj, Wilzen. Mamy dla ciebie wiadomość od szefa. Wiadomość? Jaką wiadomość? Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. Chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Racz go, a wy dwaj wynocha stąd. Nie no, rzeczywiście czas na nas. Nie no, jak do bitki. Zawsze. Za rozwalenie Wiedźmina Tasak będzie musiał zapłacić. Oczywiście w grze. No jazda, nie mamy całego dnia. Naprawdę też by było być fajnie takim... Fajnie by było być takim koksem. Niestety prawda jest taka, że raz dostaniesz, kurczę, cios w czapę i może upaść i zginąć i tyle będzie. Dzięki. Więc bitki na ulicy to nie jest dobry pomysł. Jedno upadnięcie i po tobie. Racja, idę się pakować. No to powodzenia, bywaj. Ale szczupak. Oczywiście nienawidzę wszystkich, którzy łowią ryby. Jako formalny weganin, kurwa, jebać. Swoją drogą nieźle. Ale szczupak zajebisty. Ostatniego, aż po ścianach siknęło. W ogóle szczupak fajnie wygląda. I na ścianie i w ogóle. Taki sztuczny. Obejrzałem sobie kolekcję Cezara na górze. I co? Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emhyra. Czaszka Joachima Deweta, sztylet Watiera de Rideau, sznur, na którym powiesili Skellena. Juhu, no proszę. A to obrzydliwy typ. Ja mu rękę podałem. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Kurde, akurat sznura nie. Nie, to nie. Szkoda. Ale mam taki miecz zajebisty. Statuetkę nilfgaardzkiego żołnierza. Też. Jest magiczna. Ale nie wiem, co to za czar. Triss będzie wiedziała. Niezły pomysł. Zaniosę ją do niej przy okazji. Mamy już komplet kart. Co teraz? Teraz chciałbym odkupić od ciebie.
Teraz zgarniemy za nie kupę forsy. Nie. Chodźmy. Nie. Zoltan. Zoltan. Poczekaj, otrząsnij się. Słuchaj mnie. Daj mi powiedzieć, Śmi. Daj mi opcję, daj mi, żebym kupił. Nawet jeżeli mam zapłacić trzeba za to 10 milionów. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. Zoltan. Zoltan. Nie mogę wybrać opcji. Dzięki za rozmowę. I przerwałem rozmowę jakąś ciekawą. Kurde. Zoltan. No i skipnęło się chyba. A o czymś gadali, że coś tam ten klient tego owego. Ech. O kurde. Fanatycy. No wreszcie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma być? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł. Mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Kurwczem. Kurwczem. Teraz będę uciekać z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń sukinsyna. Ja się zajmę resztą. Tak. Ja bym powiedział, że taką ilością ziomów to ja sobie zradziłem. To jakbym miał tak przeliczyć, ile zabiłem chłopów w tej gierce, to bym kurczę wyszło, że cały batalion wojskowy. A jeszcze... Co? Nic nie rozumiem. Że mam go gonić chyba. Zatrzymaj się, Duke. To koniec. Gonię w takim razie. O kurde, że taka scena pościgowa tu jest w gierce? Nawet nie pamiętałem. W sumie fajne. Na górę wszedł? Chyba tak. Dogoń Duke'a. Ale nie będzie on Boże, na górę chyba. Jesteś tu? O kurwa, nie wszedł na górę. Na szczęście gra wybacza błędy. Bo normalnie to już bym miał przejebany. Łe, miecze! Ale one są mega tanie. Zszedłby na dół. Dobra, nie, gonimy. Psuje imersję. A on zszedł na dół. Chyba. Bo jest napisane, że poniżej jest. Ty, to mogę kraść, dobra. O kurde! Szmaragdowe te pyły. To drogie. Nie, no to trzeba koniecznie wziąć jakieś księgi do poczytania. Żebym 40 minut się męczył z czytaniem dla widza specjalnie. Cięki gro. Psują trochę imersję takie. Takie rzeczy jak ja robię, więc fajnie by było jakby na przykład w Wiedźminie 4 nie robili takich rzeczy, tylko faktycznie jeżeli go gonisz i go nie dogonisz, no to się, to trudno, nie? To musisz go szukać. Tutaj jest tak, że widzicie, zdążyłem pozbierać wszystko kurwa co mieli w eku i nadal wiem gdzie on pobiegł, nie? I masz kurwa, czem prawego sierpowego. Pach, ale jest S z tymi. Jest takie gierka S z tymi ulepszeniami wszystkimi, z tym zbroją moją. Jest niepojęte jak łatwa jest ta giera. Nie wiem jakim cudem ja sobie kiedyś nie mogłem z nią poradzić. Chociaż nie mogłem sobie poradzić tylko na jednym bossie, pamiętam. To był jakiś... To była misja z jakimś... czarodziejem na Skellige i on był z wieży jakiejś. I nie mogłem tego przejść i musiałem zmienić poziom trudności. To był jedyny raz, kiedy zmieniłem poziom trudności w gierze. Nie dało rady, nie? Nie pamiętam, czy grałem ze skalowaniem? Chyba tak. Wydaje mi się, że zawsze grałem ze skalowaniem. Oprócz pierwszego razu, ponieważ miałem... przechodziłem tą grę na komputerze za, nie wiem, 1000 zł. I miałem dosłownie... 15 FPS-ów, no mniej więcej coś takiego. A i tak się świetnie bawiłem, no. Najniższe ustawienie jakie szło i 15 FPS-ów i tak zajebiście się bawiłem. Jak kurde w Tarkowie. Jak gramy na streamie 30 FPS-ów i tak jest git.
Ale też no mogłoby być więcej, szkoda, że jest zbugowane, to jest najgorsze. Najgorsze jest, że jest zbugowane, bo tak to by było git. By na przykład po prostu giera była wymagająca, nie? Ale nie jest, tylko jest zbugowane. To mnie najbardziej denerwuje zawsze. Jeżeli wszyscy kurczę mogą grać sobie, nie? Z gorszym setupem, a ja nie mogę z lepszym. Tutaj jest jakieś wejście. Jeszcze, przejście. Możemy zobaczyć, co to w sumie jest. To nie jest Dijkstra? Nie. Jakieś elfie ruiny, o kurde. Ty! Nie. Co tu się dzieje? Witam. Co tu się odpierdala? Pomóż mi! Ta przeklęta płyta nie chce się przesunąć! Pewnie ci, którzy ją położyli na tym sarkofagu, przewidzieli odwiedziny chien cmentarnych. Nie wiesz, kim jestem, prawda? Nie. Profesor Vermont Yone, Uniwersytet Oksenwurdzki, Katedra Archeologii Stosowanej. Według pewnej starej mapy, w tym sarkofagu znajduje się bezcenny elfi manuskrypt. Rękopis z Darach. Może rzucić zupełnie nowe światło na konflikt elfów, NL, Zensit. To jak? Pomożesz? No dobra. No dobrze. Jeszcze raz natrafiłem na taką interakcję. Pewnie niewiele osób aż tak bardzo zboczyło z trasy. No proszę. To wampir. Pewnie się tu regeneruje. O kurde. Jeszcze 5 minut. Czy to już 1358? Nie. No to spierdalać. Ach, ciągle mi się zdarza coś takiego. No dalej, otwieramy jeszcze raz. Niby po co? Widziałeś tam jakiś elfi manuskrypt? Nie zdążyłem się przyjrzeć. Może lubi czytać do snu i trzyma go pod głową. Nie wiem, no zostaw go w spokoju. A ty, to wampir jest, kurwa. Ale on jest chyba... Poczekaj, mój mózg nie był w ogóle w stanie zrozumieć, co tu się odwaliło. Poczekaj, to przecież był wampir. Każe nam się pierdalać. Obudzę go. No, ale... No nie wiem, no. Niech będzie, otwórz mi jeszcze raz. Przepraszam bardzo. Proszę pana. Czego znowu? Co minutę będą pukać? Kurwa, dość tego! Przepraszam, w sensie pokój. No co ty gadasz? Ale nie zniecierpliwiony szybko jesteś. Nie no. O kurwa. Poszukiwanie zaginionej krypty? Nowa misja w misji? No dobra, zabij wampira, niech będzie. To wykonałem w takim razie dwie misje naraz. To nie jest jakaś rozległa lokalizacja, więc git. Chyba dobrze, że zabijemy tego wampira. To chyba nie był taki... O kurde, jeszcze salto na koniec zrobił dla widza. Nie, no to chyba był zły wampir, nie? Szkoda, że nie dałeś mi z nim porozmawiać. Może wiedział coś o manuskrypcie. Nie wyglądał na chętnego do dyskusji. Cóż, to prawda, no. No nic, dziękuję, bywaj. To koniec? Kurwa, tośmy se za dużo nie pogadali. Ja zgubiłem tego gościa. Spotkaj się z Jaskrem? Nie, gdzie to było? Niebezpieczna, dogoń Duke'a. Poczekaj, Duke mi w ogóle ucieka, wariacie. Będzie kiedyś lepiej? Kurczę, takie same pytanie sobie zadaję codziennie, wiesz? Na razie się nie zapowiada, tak sama chujoza jest. Także powodzenia życie w życiu. Trzymaj się, ale jaja. Fajna misa. Podobała mi się. A teraz wracamy do pościgu, dogoń Duke'a. Chodź tu, gagatku. Mam cię. Mam nadzieję, zaraz. A tu jeszcze coś ciekawego może być w sumie. O kurde, no. Krasnoludzki spirytus, może jakiś proszek, ruda. Zawsze jakiś tam, o kurczę, przeciążony jestem niestety, znowu. Zawsze jakiś tam pitos się przyda dodatkowy. Ale możemy powyrzucać te jakieś kijowe bronie. Wolałbym je sprzedać niż je wyrzucić. Więc jak najszybciej musimy wykonać tą misję i udać się do tego. Do mojego ukochanego krasnoluda, któremu sprzedaje praktycznie wszystko, bo on tam zajebiste ceny ma. Dostałem protip od widza, jak właśnie przechodziliśmy to na streamku, że warto jest sprzedawać u kowala kowalskie rzeczy, a u zbrojarza zbrojarskie rzeczy. Ale krasnolud jest OP. To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju?
Nie, raczej nie. Nie, wolę się upewnić, że to nasze ostatnie spotkanie. Zły gościu, nie? Zabija i tak dalej. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Nie, że oszukuję, tak. Tylko... A co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Tak. I bardzo dobrze. No, Geralt, co wolisz, pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Karty chcę. Zostań, karty. Chcę karty. Ale zdziwiony będzie. I bardzo dobrze. Mogę od razu iść z pieniędzmi do króla żebraków, ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki, Geralt. I pamiętaj, Sum jest królem Pontaru. A Zoltan jest giga królem tej giereczki. Nie wiem, lubię interakcję z Zoltanem. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. No to już niestety jest, kurczę, nasze ostatnie spotkanie. Oczywiście dzisiaj, bo widzimy się dnia jutrzejszego. Zdobyliśmy kartę do Gwinta, to jest najważniejsze i przede wszystkim fantastycznie się bawiliśmy. To jest równie ważne. Oczywiście karty są trochę wyżej, ale dobra zabawa też jest istotna. Wpadnijcie na mój drugi kanał, tam są różne odcinki oraz na Twitcha, tam raz na jakiś czas gramy w gry Jump Kinga, można mnie trollować, albo w Tarkowa można też mnie trollować. Także Cox content jest. Tyle widzowie. Do zobaczenia, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Chyba był spoko całkiem. No i dobra, już nie przedłużam, bo ja sobie lubię na końcu pogadać. Siema.